Juchy, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars, a dzisiaj zakupimy wszystkie dostępne skiny za nowy chiński rok. Na dole w komentarzach dajcie mi znać, jakiego skina, którego skina kupiliście, a w tym momencie rozpoczynamy. Okej, okay, a więc już w tym momencie jesteśmy w grze i mam do odebrania Rosę, musimy kupić Barley'a, musimy kupić skina do Primo i skina do Edgara, a skina do Nity już posiadam. Na samym początku odbierzemy sobie Majora Rosę, muszę sobie porobić screenshoty na pamiątkę. Dobra, wleciała nowa skórka. Okej, okay. I teraz przechodzimy do sklepu. Łącznie, żeby kupić te wszystkie skiny, potrzebujemy 450 gemów, chyba z tego co pamiętam. Skiny bardzo drogie za ten chiński rok. Okej, dobra, już jest dostępne, także na samym początku kupujemy do El Primosa. Tak, okej, dobra, let's go. Skin do El Primo. I jeszcze raz, kolejny screenshot, także dzisiaj będę robić same screenshoty. Oczywiście, także wytestujemy dzisiaj wszystkie skiny. No i do Barley'a, dobra. I także będziemy mieć specjalne emotki, z tego co pamiętam. Okej, okay, jest Barley. Nowe przebranie, mistrz kołysania Barley. O, kurde, dobra. Okej, okay, i mamy jeszcze jeden skin, który kosztuje 149 gemów i to jest skin do Edgara. To jest skin do Edgara. Bardzo mi się podoba. W końcu już mogę pograć innym skinem, bo szczerze, tamten Meksykanie, czy jak mu to tam, to już mi się kompletnie po prostu znudził. Okej, okay, dobra, masz teraz. Także już w tym momencie odblokowałem nowe 4 emotki. Do Nity już też mam. No i co? No i idziemy, kurde, testować. Okej, okay, jak już kupiliśmy wszystkie skiny, to zrobię wam prezentację i zagramy sobie chyba solo showdown Edgarem. Zobaczymy. No i dobra. I tak wygląda El Tigro. Tak on się prezentuje. Oczywiście też możecie sobie wytestować w jaskini treningowej. Jeśli nie macie owego skina lub nie będziecie kupować, to zawsze go też możecie kupić, więc ja po prostu nie będę wam tego pokazywać, bo wy sami też możecie sobie wytestować, ale tak on się prezentuje właśnie. Tak wygląda El Tigro. Powiem wam, że spoko skin, nie jest kurde najgorszy, fajnie to wygląda. Tak się prezentuje Major Rosa z karnetu. Spoko, spoko, też wygląda git. Miałem tylko raz w tym sezonie sytuację, że spotkałem tego skina w NMI. Ogólnie spoko, skino Rosa już ma tutaj 3 skiny swoje. No i teraz Barley. I Barley bardzo dużo też skinów posiada, tak samo jak Primo. No i tutaj mamy Sway Master Barley. O, dobra. Też wygląda spoko, też oczywiście możecie sobie go wytestować, a my w tym momencie idziemy zagrać Edgarem. Jeszcze wcześniej wam go pokażę. No i tak się prezentuje nowy skin do Edgara. Fajnie wygląda, ma takie 2 smoki czy 2 węże, nie wiem co to jest. Ekstra to wygląda, także idziemy go wytestować na solo. Zrobimy sobie jedną gierkę, no i tyle. Okej, okay, VCR gra solo, zobaczmy. Zobaczmy jak on się prezentuje. Mega. Dobra, Mortis będzie chciał mnie zabić, czy nie? Aj, uciekł mi z tym jednym PR Cubesem, niestety, dobra, przykręcił się, ale ja tam nie widziałem, jak skakałem, nie? To jest problem, dobra, teamują się byczki. Teamują się, ja muszę podnieść tego PR Cubesa. Okej, okay, dobra. No, ten Edgar, jak on chyba skacze, to te węże mu się podnoszą, nie? Nie zauważyłem teraz tego, bo zbytnio, no to nie zwróciłem uwagi. Dobra, będziemy się teamować. Tam jest Tara. Okej, okay, solo showdown to jest jedno wielkie teamowanie się. Także dobra. Okej, okay, nice. Ja mam w tym momencie ulta, więc czekamy na sytuację. A jak on też bije, to te węże się mu podnoszą. Patrzcie to, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, kurczę, no. Dobra, tutaj jest Tara u góry, tam jest Crow. Ja oczywiście spieprzam, bo zaraz mnie ten ból dobije. Ten Crow mnie obija, a później ból mnie dobije. I będzie GG's już, nie? Okej, okay, dobra. Crow ma ulta, więc będzie skakać. No i tak wygląda solo showdown. Nawet na wysokości 750 pucharków, nawet na wysokości 700, ludzie się wciąż teamują. Ludzie się nadal teamują. No w sumie zawsze już tak będzie, nie? Dlatego ja omijam solo showdown, bo dla mnie to jest po pierwsze nudny tryb, a po drugie głupi tryb i tyle, no nie? Ja wiem, że obrażam w tym momencie moich widzów, bo też grałem, znaczy gracie solo showdown. Ale wiecie, no ja tam wolę trójki, nie? Kto co woli w sumie, kto co woli, nie? Kto co woli. Dobra, stoimy sobie tutaj z bólem. O, cyk, cyk. Ja bym chciał, żeby on sobie załadował ulta, nie? Dlatego go obijam, bo ma to pasywne ładowanie. Dobra. No ładuj się, byczku, no.
Jak zaraz skoczę na Tarę. Tara. A Tara tu chyba z nami siedzi. Tara tu chyba z nami jest. Oj, Tara już chyba umiera. Dobra. Okej, okay. Tara 1600 HP. Mamy tam Stew, mamy Bibi. 5 Power Cubesów też z tarczą. Kurde, czuję, że mnie ten ból zaraz zabije, nie? Czuję, że ten ból mnie zabije. Dobra, oni tam walczą ze sobą. Okej, okay, nice. Dobra. Zabiją tego Crowa, czy nie? Ja pierdziele, ten Crow się na mnie fokusuje. Nie, co on mnie zabił, lel. Ja mogłem skoczyć, ale myślałem, że go dobiję. On miał też 400 HP. Co ten Crow jeszcze zabił kolejnego przeciwnika? Oj, dobra, i kto wygra? Bibi wygra. 6 PR Cubesów, także GG's, ja niestety. Minus 3 pucharki, standardowo, jak zwykle. VCR nie radzi sobie na solo showdown. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wpadajcie codziennie na streamki, słuchajcie. Codziennie streamuję o 19. Puszuję non-stop, każdego dnia, także wbijajcie. No i powoli lecimy. Z większą ilość pucharków. Jutro obstawiajcie, że będzie krótki odcinek z 46 tysięcy. Bardzo możliwe, że taki odcinek wyląduje. I co jeszcze? Widzowie. Wczoraj przez przypadek odblokowałem nową postać. Tak, z Big Boxa. Za 45 500 pucharków. Dobra. Kończymy, to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam was i dajcie mi znać w komentarzach, czy kupiliście jakiegoś skina z nowego chińskiego roku. Yo.